Zeszła więc na klepisko Rut i uczyniła to wszystko, co kazała jej teściowa. Nie tylko przyrzekła posłuszeństwo, ale i dokładnie je wykonała, tak jak sugerowałem to wcześniej. Święty Augustyn napisał takie słowa o posłuszeństwie, które pasują w tym momencie. Ten jest sługą Twoim, kto nie pragnie od Ciebie usłyszeć, czego sam chce, ale raczej tego chce, co od Ciebie usłyszy, cokolwiek by to było. To wyraża duszę posłuszeństwa. Księga Rut mówi, bo po jedzeniu i piciu w dobrym samopoczuciu poszedł położyć się na brzegu stosu jęczmienia. Wtedy Rut podeszła cicho, odkryła miejsce przy jego nogach i położyła się. Według mistyki żydowskiej położenie się przy stopach mężczyzny, który nie ma sandałów, jest propozycją, aby mężczyzna odział się w ciało tej kobiety. Rozumiecie? Żeby odział się w ciało tej kobiety. Gdyż sandały, obuwie, symbolizują ciało. Zdjęcie sandałów to symbol pozbawienia się ciała. Przypomnijcie sobie Mojżesza, kiedy stoi na górze Choreb i Bóg z krzewu ognistego mówi do niego, zdejm sandały, ponieważ miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Czyli nie patrz na mnie cieleśnie, nie patrz na mnie zmysłami, zostaw ciało, nie? Wejdź głębiej w ducha. Taki znak może jednak również oznaczać w tej samej wykładni mistycznej zjednoczenie się z kimś poza ciałem, poza sandałami. Czyli chodziłoby o zjednoczenie duchowe, kiedy Rut wchodzi w nogi Boaza, to ona chodzi w jego duszę i pozwala, żeby jej duch wszedł w jej ciało. On przyodziewa się w jej ciało. Hebrajski używa w tym miejscu słowa galach, znanego już nam, odsłonić, obnażyć, objawić. Stąd w tradycji żydowskiej, takiej ludowej, występuje słowo halica. Halica to jest zdjęcie sandała przy wykupie kobiety przez mężczyznę, przy prawie lewiratu, który zrzeka się praw do niej na prawie lewirackim. Halica. Rozwód. Galach jednak oznacza nie tylko zdjęcie sandała, ale też odsłonięcie czegoś, ujawnienie, jak powiedziałem, objawienie. To bardzo ważny moment mistycznie, że ona w jego nogach się położyła. Powinniśmy wreszcie sobie powiedzieć, że ten przedziwny sen Boaza symbolizuje mękę i śmierć Chrystusa. Powiedzmy to bardzo wyraźnie. Tak. Właśnie dlatego ta księga w Biblii znajduje się jako księga natchniona, a nie jako bajka z Tysiąca Jednej Nocy. Bo jako bajka byłaby dość nudna. Są ładniejsze bajki. I tylko dla tych Chrystus jest zmartwychwstałym, czyli żywym Chrystusem, i żywo daje się im poznać, jak Marii Magdalenie, którzy tak jak ona wytrwale są przy Jezusie przy krzyżu i towarzyszą Mu we wszystkich krokach męczarni, odrzucenia i upokorzenia. Jeśli w życiu zdarzyło Ci się upokorzenie, męczarnia, odrzucenie, wstyd, to już nic Ci nie potrzeba, żeby być blisko Jezusa, tylko zgodzić się na to, co przeżyłeś. Odkryć Go w tym klepisku swojego życia. Podobnie jak Rut odkryła miejsce przy nogach Boaza, tak i my moglibyśmy odkryć swoje najbliższe miejsce przy Chrystusie, gdybyśmy tylko zechcieli przejść drogę, o której już wcześniej mówiliśmy. Święty Augustyn pisze tak: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą, i wiara oczyszcza ich serce. Wiara zaś, dzięki której żyją, ci, którzy mają kiedyś Boga oglądać, oczyszcza ich serca, dopóki żyją i wierzą w to, czego nie widzą. To bowiem, co się widzi, nie jest już wiarą. Wierzący otrzymuje zasługę, jest więc Pan i przygotowuje miejsce. Idzie, aby Go nie widziano, ukrywa się, aby w Niego wierzono. Wówczas bowiem przygotowuje się miejsce, jeśli się z wiary żyje.
Pragnie się tego, kogo się wierzy, aby posiadać upragnionego. Pragnienie miłości jest przygotowaniem do zamieszkiwania. A więc ta noc, w której Bo spotkał się z Rut, to noc wiary, bo wiara to nic nie widzieć, ale we wszystko wierzyć. Dlatego nie masz pewności, co będzie jutro, co będzie pojutrze, co się stanie po twoich decyzjach. Ale wierzysz, że skoro zawierzyłaś Bogu, to cokolwiek się stanie, zbliży cię to do Boga, do Boga. I nie musisz się niczego bać, bo sprawy oddane Bogu w ręce są w najlepszych rękach. Mamy czasem taki dylemat, czy pewne rzeczy oddać Panu Bogu, czy sami się nimi zająć. Co za głupi dylemat, prawda? Kto się lepiej zna na życiu, my czy on? Kto lepiej zadba o naszą przyszłość, my czy on? A jednak, kiedy przychodzi nam powiedzieć: Panie, zgodzę się na wszystko, co się stanie, oddaję Ci zupełnie moje życie, bądź wola Twoja, absolutnie, totalnie, to drżymy. I wolelibyśmy mu powiedzieć: Panie, niech się dzieje to, co szczęśliwe, to, co chciałabym, co chciałbym. No i tak trochę Twojej woli, trochę mojej, ale w sumie to pozwól, że ja będę kierować swoim życiem. Wsiadaj do autobusu, ale ja będę kierowcą. Przypomnijcie sobie tą historię z żeglugą Jezusa. Kiedy Jezus żeglował, został wzięty przez apostołów do łodzi i zaszła taka bardzo śmieszna historia. Mówiąc już na samym końcu. Kiedy Jezus zasnął w tyle łodzi. Dlaczego? No bo oni chcieli sterować. Chcieli kierować. I nagle przyszła burza. Bo oni, rybacy, znali się na pogodzie i mówią: no nie będzie burzy, wypłynęli w morze. A on, stolarz, no oczywiście może nawet pływać nie umiał, bo chodził przecież po wodzie. I co się dzieje? I nagle burza nieprzewidywalna, oni głuzą, mówią: nic cię to nie obchodzi, że giniemy. I to jest pytanie nasze: czy Boga nic nie obchodzi, że my giniemy? I co on sobie powiedział? Tak, guzik mnie to obchodzi, co się z nami dzieje. On powiedział coś zupełnie innego. Małej wiary. Przecież jeśli ja jestem w waszej łodzi, to co, możecie utonąć? I to jest pytanie na końcu, właściwie obwieszczenie, może powiem, które tobie zwiastuje. Jeśli Bóg jest w twoim sercu naprawdę, to czego się ty boisz? Co ci się może stać? Zatoniesz? Pomylisz się? Nie trafisz w tą bramkę w niebie? Amen.